Witam i zapraszam Was do kolejnej podróży w czasie z prapoczątków gier wojennych w Polsce. Dzisiaj będzie trochę inaczej, ponieważ pozwoliłem sobie na poświęcenie materiału nie tyle grom planszowym, ale grom komputerowym. Z czego to wynika? Chciałbym mianowicie opowiedzieć o pewnej rubryce, która funkcjonowała w pewnym magazynie, a która miała, jak mi się wydaje, dosyć istotny wpływ na rozwój tego hobby w Polsce i przynajmniej w moim przypadku, a podejrzewam, że nie tylko w moim, przełożyła się na pogłębienie zainteresowania grami wojennymi, co przełożyło się później także na gry planszowe. O co dokładnie chodzi? Chodzi mi o rubrykę Jest taktycznie w magazynie Top Secret. Magazyn Top Secret był pierwszym w Polsce magazynem poświęconym grom komputerowym, wychodzącym od początku lat 90. Przez większą część lat 90., po czym upadł. Jak on trafił w moje ręce? Na początku lat 90. na pierwszą komunię, zarówno ja, jak i mój kuzyn, otrzymaliśmy komputery. Ja Commodore 64, on Atari 800XL. Oczywiście standardowo była między nami święta wojna o to, kto ma lepszy komputer. Mój Commodore miał lepszą grafikę i muzykę. Jego Atarynka miała przede wszystkim tą przewagę, że miała całą masę polskich gier. No ale w momencie, kiedy zaczęliśmy się tymi grami interesować, zaczęliśmy kupować Top Secret. On był pierwszy, ja chwilę później. I tak się składa, że w pierwszym numerze, jaki kupiłem, pojawiła się recenzja gry, która mnie, przyznaję, wtedy zafascynowała. Był to mianowicie Harpoon. O tej grze można opowiadać dużo, dlatego nie będę tutaj traktował. Był to, można powiedzieć, RTS, jakby to wyjąć, stawiający sobie za cel maksymalnie realistyczne oddanie morsko-powietrznego konfliktu na współczesnym polu walki. Gra jak na swoje czasy bardzo rozbudowana, realistyczna. Pamiętam, zafascynowała mnie maksymalnie. Nie wiem, ile razy ja czytałem ten tekst jej poświęcony. Na pewno dużo, na pewno dużo. Do tego stopnia, że parę lat, że jakiś chyba rok czy dwa później namówiłem nawet kolegę, żeby kupił tę grę, ponieważ ja na swojego peceta musiałem poczekać w zasadzie aż do liceum. No i potem pamiętam, siedzieliśmy długie dni tłumacząc sobie na język polski tę grubaśną instrukcję do niej dołączoną. Ale o tym opowiem może kiedy indziej. Natomiast w następnym numerze już, jaki kupiłem, pojawiła się rubryka o nazwie Jest taktycznie. Ona, jak widzimy, już była reklamowana na okładce. Gdzie tu się zaczynało? O, tu. Sobie wziąłem inne numery. Rubryka Jest taktycznie była redagowana od początku przez Dariusza Michalskiego, podpisującego się Sir Haszak, i stawiała sobie za cel opisywanie gier wojennych w skali strategicznej, jak i taktycznej. Później rozszerzyła także swoje zainteresowania do gier ekonomicznych, a nawet takich bardziej sportowo-ekonomicznych, w rodzaju menadżery piłkarskiej itd. Numer pochodzi z 1993 roku, ale jakby spojrzeć na tytuły gier, to są one ciut starsze. V for Victory, Western Front, Perfect General, Risk, Stratego. Wynikało to ze szczególnej praktyki stosowanej przez magazyn. Pamiętajcie, mówimy o początku lat 90. Wtedy gier legalnych praktycznie nie było, a ludzie bazowali na piractwie. Zaś piractwo, zwłaszcza w Polsce, która nie była jeszcze wtedy ani w Unii Europejskiej, a gry kupowało się głównie na giełdach, a czasem nawet w zwykłych sklepach komputerowych, gdzie kupowało się piraty zupełnie legalnie, były zwykle tak cofnięte o 2-3 lata względem tego, co się działo na Zachodzie. Rzadko kto miał dostęp do takich nowości. Co przekładało się na to, o czym wtedy się też pisało. Pamiętam, że ta rubryka była jedną z takich rzeczy, które mi trochę wtedy odsłoniły oczy na zjawisko gier wojennych. Wiedziałem, że takie gry istnieją, no bo miałem już kontakt z grami wydawanymi przez Encore, planszowymi. Miałem też do czynienia z pierwszymi grami Dragona, ale nie wiedziałem, że i funkcjonują tak dobrze na komputerze.
I przez długie lata mogłem tylko o tym czytać, ponieważ niestety na moim Commodore 64 nie było praktycznie gier wojennych. Na to musiałem czekać aż do peceta. Ale odbiłem to sobie, bo jedną z pierwszych gier, to też by dobrze pamiętam, pierwszych gier wojennych, jakie na pececie zagrałem, było opisane w tym numerze V for Victory. Jest taktycznie, funkcjonowało od 16 numeru Top Secretu aż po jego koniec do numeru 50, chyba 6. W każdym numerze na początku rubryka skupiała się na takich krótkich recenzjach gier. Oto widzimy na przykład pierwszą chyba grę z dzisiaj już chyba dobrze kojarzonego cyklu Stronghold, Twierdza. O, spójrzcie, tu mamy z kolei reklamy gier oryginalnych, co wtedy wcale jeszcze nie było takim oczywistym. Natomiast tutaj już, jak widzimy, mamy dość obszerny materiał poświęcony grze Train, czyli otwarcie się rubryki na gry ekonomiczne, co stało się także takim znakiem firmowym serii. Gry ekonomiczne recenzował niejaki Harry. Nie udało mi się niestety znaleźć prawdziwego imienia i nazwiska tegoż autora. Jak sami widzicie, tym grom daleko było do jakiejś tej szałowej grafiki. Zresztą do dzisiaj gry wojenne komputery nie charakteryzują się jakimś graficznym szałem. Niemniej pamiętam, czytałem tę rubrykę bardzo chętnie, wierząc, że kiedyś w nią zagram. Tu już mamy drugą połowę lat 90. Top Secret zaczął być wydawany na ładniejszym papierze. Jak widzimy, dostawaliśmy także gry science fiction. Generalnie większość recenzji była krótka, ale tak jak widzieliście, na przykład w przednim numerze opis Train, czy tutaj Settlers, czasami pojawiały się dłuższe teksty, a rzadko kiedy miały one tak opisowy i dokładny charakter jak recenzje na przykład gier przygodowych czy RPG. O czym jeszcze chciałem? Aha, tutaj. Wspominałem Wam o tej różnicy między Commodore a Atari. W tym numerze mamy na przykład recenzję, zauważmy już poza rubryką, jest taktycznie, ponieważ poza nią też ukazywały się czasem recenzje gier, jednej z pierwszych, oj, nie wiem czy nie pierwszej, polskiej gry wojennej na komputery, czyli Russian, wydanej w 1993 roku przez Mirage Soft. Rubryka ukazywała się, jak wspomniałem, do samego końca istnienia magazynu. Wychodząc czasem jak tak w piłkę nożną, kosmiczne gry ekonomiczne, a nawet takie bardziej współczesne gry ekonomiczne, gdzie kierowaliśmy firmą. Nie wiem, ilu z Was będzie te tytuły, które były w tych numerach omawiane, kojarzyć. Wiele z nich było dla mnie, zwłaszcza w tych wcześniejszych numerach, takim lizaniem cukierka przez szybę, ponieważ czytałem, marzyłem, a zagrać nie mogłem. Kiedy dostałem peceta w liceum, to że spora część tych gier była bardzo przestarzała. Acz w kilka zdarzyło mi się jeszcze zagrać i niektóre z nich bardzo dobrze wspominam. Jako taką ciekawostkę dodam, że kiedy w tym roku w ramach imprezy zorganizowanej przez magazyn Pixel ukazał się 55. magazyn Top Secretu, wydany specjalnie na tę imprezę, również swoją działkę dostało Jest Taktycznie, opisujące wtedy już gry oldschoolowe. Jak to się mówi, takie, które powinny być opisane w magazynie, gdyby wychodził w czasach, kiedy one się ukazały. Czyli zarówno jak widzimy, mamy tutaj coś piłkarskiego, tak, grę bardziej taktyczną, no, grę, w którą chyba każdy grał, czyli Jagged Alliance 2. I kolejną rzecz, którą znamy chyba wszyscy i lubimy, czyli Medieval Total War. Jak wspomniałem, dużo tej rubryce zawdzięczam. Otworzyła mi ona oczy na zjawisko gier wojennych na komputerach, do którego prawdopodobnie bez tego długo bym dochodził samodzielnie, gdyż na polskim rynku gier tego typu na mój komputer, czyli Commodore 64, praktycznie nie było.
Co bym mógł jeszcze dodać? Z tego co wiem, to żaden inny magazyn o grach komputerowych, które się pojawiały w Polsce, czyli Gamble, Świat Gier Komputerowych, Secret Service, CD Action, nie miał nigdy już takiej rubryki poświęconej tylko grom wojennym. I za to trzeba przyznać, trzeba Dariuszowi Michalskiemu, czyli Sir Haszakowi, podziękować, bo myślę, że dzięki temu przynajmniej część z nas znalazła także swoje hobby. Dziękuję.